Cześć. Dzisiaj troszeczkę z innej strony, bo sprzed obiektywu wpadłem na pomysł, żeby troszeczkę urozmaicić bloga właśnie materiałami wideo. Nie wszystko jestem w stanie przekazać tekstem czy zdjęciami, dlatego postanowiłem co nieco ponagrywać. Będzie to forma bardzo luźna, od tak po prostu. Kamera w kieszeń i jedziemy. Dzisiaj mam kilka celów. Po pierwsze, przejechać się piękną trasą 100-kilometrową, która zaczyna się w Olsztynie, następnie przez Nikielkowo, Warczewo, Biskupiec, z Biskupca na Czerwonkę, Kikity, Radostowo i Studziankę wraca do Olsztyna. Inną sprawą jest to, że fajnie byłoby uchwycić takie piękne widoczki na późniejszym zaciszu domowym, jak już się zjedzie i odpoczywa. Móc je sobie oglądać na nowo, bo jest naprawdę pięknie na Warmii i Mazurach o tej porze roku. Zresztą zawsze jest ładnie, ale teraz jest wyjątkowo. Ponadto jestem w trakcie przygotowywania wpisu, krótkiego wpisu w kategorii podjazdy na blogu. Ten będzie dotyczył naszej lokalnej serpentyny w Radostowie i fajnie by było nagrać to, jak ona wygląda, zwłaszcza że ostatnio położyli tam na fajny nowy asfalt, więc można pośmigać. No i rzecz następna, chyba ostatnia z tych głównych, to fakt, że od jakiegoś czasu użytkuję troszeczkę inny setup w rowerze. Zmieniłem parę części. Chodzi mi głównie o kierownicę. Zwykłego prostego barana speca zamieniłem na kierownicę z flarą. O tym, jak się sprawuje, to za chwilę, jak zatrzymamy się w Kikitach na popas. No jak kierownica, to i owijka, wiadoma sprawa. No i trzecia sprawa, siodło. To, które miałem do tej pory, nie wytrzymało trudów i pękło, więc musiałem coś wymienić. A że udało mi się nawiązać współpracę z firmą XLC, dostałem do testów kilka rzeczy. No i tak od jakiegoś czasu już sobie jeżdżę w takim zestawieniu i sprawdzam, czy to mi pasuje, czy nie. Oczywiście wszystkie te opisy pojawią się na blogu, jak już będę wiedział, czy mi to pasuje, czy mi nie pasuje, jej wady, zalety. A na tę chwilę jest tu już tam któraś z kolei wyprawa w takim zestawieniu, także jadę, popatrzę, czy mi to wszystko gra. Wypowiedzi będą przeplatane krótkimi migawkami z jazdy. Będą one rozrzucone w czasoprzestrzeni, bo robiłem kilka prób, jak zacząć w ogóle rozmawiać, mówić do kamery. Trochę sztywno wyszło na początku, nie będę ukrywał. Dlatego nie próbujcie ich jakoś umiejscowić w czasie. Prawda jest taka, że są wykonane tego samego dnia, tego samego poranka. Wystartowałem z domu przed 5:00. Aktualnie jest koło godziny 6:00 z haczykiem. Jestem na wysokości Biskupca i lecę dalej. A po drodze będę robił fotki i nagrywał krótkie filmiki, żeby jak najwięcej zatrzymać tego wszystkiego, co mnie otacza w kadrze.
Wjechaliśmy do Wiesława. Bardzo ładne mieści. Od ciekawostka. Zjeżdżamy. Zobaczcie. Rycerz. Ławeczki na dole, rzeczka. Ekstra. Bardzo ładnie. Świetne miejsce, żeby odpocząć. A swoją drogą tak śmiesznie, jak się jedzie albo idzie i gada do siebie. Fajna jest reakcja ludzi, jak się przyglądają. O co mu chodzi? Rycerzu. Dobra, jedziemy dalej. Trasa bajka normalnie. Uwielbiam taki klimat. I ten zapach. Mokra trawa. Świeże powietrze. Żadnych spalin. No, przepięknie. Cieplutko. Mógłbym tak jechać godzinami. Jak będę tak wszystko nagrywał, to nie starczy mi prądu ani pamięci. Następnym razem wezmę sobie akumulatory i macierz dyskową. Mała wstawka, tak sobie myślałem, zanim zacząłem nagrywać, czy w ogóle warto, w sensie takim, czy poza tym, że mi to będzie sprawiało frajdę, czy ktoś to będzie chciał obejrzeć. No bo przecież zamysł jest taki, żeby ktoś mógł też popatrzeć, jak to jest ładnie i tam posłuchać głupot, które gadam. Ale przeglądałem się YouTube'a. Jest tam tyle rzeczy, tak dziwnych, tak różnych, z taką oglądalnością, że to się w głowie nie mieści. Więc dlaczego nie miałoby być tak, że do tego całego światowego mainstreamu, no bo YouTube już mało zaczyna być mainstreamem, tak mi się wydaje przynajmniej, tego całego mainstreamu nie dorzucić kolejnej cegiełki w postaci moich filmów, bo coś mi się wydaje, że będzie ich dużo. Ja będę gadał, nie będę gadał, będę mówił, powiemy ładnie, będę mówił, będę opowiadał różnego rodzaju historie. Teoretycznie nie powiązane ze sobą. Poza jednym tematem przewodnim, którym będzie rower oczywiście. I tak jadąc, ja będę sobie umijał czas. Później będę mógł sobie popatrzeć na widoczki. A jak nie będę już mógł siebie słuchać, albo ktoś nie będzie mógł mnie słuchać, zawsze może wyciszyć i pooglądać to, co się dzieje dookoła. Zbliżamy się do Kikit, czyli do zapowiedzianego punktu, w którym będę sobie mógł coś zjeść. Co prawda po drodze już zjadłem i banana, i batonika, popijam wszystko dziarsko wodą i izotonikiem, ale załóżmy, że to będzie mój pierwszy punkt, bo tam opowiem trochę o tych rzeczach, które zamontowałem u siebie na rowerze. A poza tym jest to naprawdę piękna lokalizacja. Jest tak, że droga przebiega zaraz wzdłuż jeziora, więc nie trzeba specjalnie nawet odbijać. Wystarczy zjechać 2 metry w prawo i jest się nad jeziorem, nad linią brzegową. O, już widać wodę. Ta plaża znajduje się kilkaset metrów od tablicy Kikity, czyli wyjeżdżamy z Kikit i kilkaset metrów po prawej stronie dalej jest właśnie takie cudeń. A zjedziemy sobie tutaj. Nie sposób nie trafić.
ponieważ praktycznie cały czas poruszamy się wzdłuż tego jeziora. A tak to wygląda, zobaczcie. Piękne jezioro, cisza, spokój. I przejrzysta woda. Kilka słów o sprzęcie, o zmianach, jakie zrobiłem w swoim specu. A mianowicie, dzięki uprzejmości firmy XLC miałem możliwość wybrania kilku podzespołów. Zdecydowałem się na wymianę siodełka, kierownicy i owiki. Siodełko to wersja, jedna z podstawowych wersji, jakie są dostępne w katalogu producenta. W tym wypadku jest to sportowe, wyprofilowane siodło, dosyć twarde i dosyć wąskie, ale u mnie sprawuje się rewelacyjnie. Dupsko podparte jest dokładnie tam, gdzie potrzeba. I powiem szczerze, jeżdżę już na nim, nie wiem, z 200, z 300 km przejechałem, to były trasy plus 100. Z pampersiakiem i takie po mieście kręcenie się bez pampersa. Nic nie uciska, nic nie uwiera. Podparte jest wszystko tam, gdzie być powinno. Także myślę, że będzie nam się długo, długo jeździło i będę z niego zadowolony. Jeżeli chodzi o kierownicę, zmiana przede wszystkim z szosowego, prostego barana na kierownicę z flarą. Jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że przepoczwarzam tego speca w coś bardziej szuturowo-gravelowego, więc takie rozszerzenie na dole znacznie łatwiej mi jazdę i manewrowanie w terenie. Natomiast samo ułożenie klamek, ze względu właśnie, że tu jest rozszerzenie, jest bardziej komfortowe, tak? Mi się osobiście dużo łatwiej manewruje w terenie, jeżeli w ten sposób są pochylone. No i naturalną rzeczą była wymiana owijki. W tym wypadku jest to model, a nie pamiętam modelu. Link będzie pod filmem. W każdym razie jest to owijka, która się bardzo fajnie nawija. Co ciekawe i co dobre, ręka się nie ślizga. Nieważne, czy się jedzie w rękawiczce, czy też bez. Ręka się nie ślizga, jest przyczepność. Ma bardzo dobrą przyczepność. Jedyne, co zrobię, ze względu właśnie na to, że to będzie bardziej szutrowa wersja roweru, nawinę drugi taki sam komplet, żeby mieć tutaj większą, grubszą warstwę, żeby to mi lepiej tłumiło drganie. To tak pokrótce. Wszystkie te rzeczy będą oczywiście opisane na blogu w swoim czasie. Jak już pojeżdżę i będę wiedział na 100% co i jak one się sprawują, jak będą wyglądały po iluś tam set kilometrach. Pod filmem oczywiście znajdziecie linki do strony producenta, gdzie będziecie mogli zapoznać się z dokładną specyfikacją produktu. A tymczasem ja śmigam dalej, bo zapowiadają, że będzie padało. Mnie na dzisiaj to tyle. Były odhaczone wszystkie punkty wycieczki. Była jazda. Były ładne widoki. Krótka prezentacja rzeczy, które aktualnie testuję, a które wymieniłem w swoim rowerze. Na deser był podjazd w Radostowie. Osobny film i wpis pojawią się kolejno na blogu i na YouTubie, także możecie obejrzeć. Zapraszam. A tymczasem ja zmierzam do domu. Zostało mi jeszcze jakieś 15 km. Niby niedużo, ale trasa bardzo pagórkowata. Silny, przeciwny wiatr. Tu co prawda trochę cicho, bo schowałem się między drzewami. Także ja zdążę się jeszcze pewnie troszeczkę zmęczyć. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.
niebawem się pojawią. Do zobaczenia.